2 stycznia 1939 roku w Rodowym Dworze Lutosławskich w Drozdowie zmarł Roman Dmowski. Architekt odrodzonej w 1918 roku Polski miał 75 lat. Od lat rocznica jego śmierci jest szczególnym wydarzeniem początku roku na ziemi łomżyńskiej i województwie podlaskim. W uroczystościach biorą udział przedstawiciele najważniejszych instytucji Rzeczpospolitej. Roman Dmowski to jest nasza chwała, nasza chluba, to architekt niepodległości. W 81. rocznicę śmierci Romana Dmowskiego uroczyście świętujemy to w Drozdowie, w tej Mekce Narodowej Rzeczypospolitej. To tu bardzo dużo czasu przebywał u swoich przyjaciół lutosławskich. To tu też kształtował tą świadomość narodową. Ale chcę podkreślić, że to, co Roman Dmowski zrobił dla naszej Rzeczypospolitej, to dał jej świadomość narodową, którą wszczepił w obywateli Rzeczypospolitej, w mieszkańców, wsi, miast. To ukształtowanie świadomości narodowej pozwoliło z pełną świadomością sięgnąć po broń i wywalczyć niepodległą Rzeczypospolitą. Wywalczyć ją wówczas jeszcze w mundurach zaborców, ale później kształtowała się niepodległa Rzeczypospolita. To jemu jesteśmy, my Polacy, dziś winni niepodległość. Chcę też podkreślić jego znakomitą rolę, jaką wywarł przy podpisaniu traktatu wersalskiego jako architekta polskiej niepodległości. To jemu zawdzięczamy niepodległość, jemu zawdzięczamy siłę naszego państwa. Poza tym trzeba przywołać wysiłek militarny milionów polskich żołnierzy. Współcześnie te wyzwania, o których mówił wówczas w okresie zaborów, są też dzisiaj aktualne. Wspomniałem o rozprawce Niemcy, Rosja, sprawa Polska. Te zagrożenia są i dzisiaj. I dzisiaj, kształtując świadomość narodową, pamiętamy o Romanie Dmowskim, pamiętamy o tych zagrożeniach i pamiętamy o naszej Rzeczypospolitej. Chcę podziękować wszystkim inicjatorom dzisiejszej uroczystości, władzom gminy Piątnica, starostwa powiatowego, urzędowi marszałkowskiemu, też radnym miasta Łomży za udział, pocztom sztandarowym. Dzisiejsza myśl Romana Dmowskiego jest też aktualna współcześnie. Obchody 81. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, który w ostatnich miesiącach życia był gościem Marii z Lutosławskich-Niklewiczowej i jej męża Mieczysława, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez mieszkańców Drozdowa, rozpoczęła msza w miejscowym kościele. Refleksje dotyczące wybitnego Polaka przekazał wiernym ojciec Jan Bońkowski z łomżyńskiego klasztoru braci mniejszych kapucynów. Roman Dmowski, jak wiemy, już w wieku 20 kilku lat podjął decyzję, która była decyzją na całe życie jego. Oddał swoje życie Polsce, swojej ojczyźnie i był w tym wyborze konsekwentny. I tu znów chcę nawiązać właśnie do pancerstwa. Bo zanim pancerz otrzyma krzyż, właśnie ten krzyż, który został przez Kazimierza utworzony, to składa przyrzeczenie pancerskie. Tej treści mam ścianoborę całym swoim życiem służyć Bogu, ojczyźnie i każdemu człowiekowi. Głównym organizatorem uroczystości w Drozdowie był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Dariusza Syrnickiego z łomżyńskiego oddziału wspomagali przedstawiciele Związku z Białegostoku i Mazowsza. Zarząd główny organizacji reprezentowała Izabela Strojek. W tym roku również okręg łomżyński, nasi koledzy właśnie z tego okręgu organizują 81. rocznicę śmierci Romana Dmowskiego. Zresztą w Warszawie też nasi koledzy nie zapomnieli, też są dwie msze za duszę Romana Dmowskiego. Roman Dmowski za swojego życia łączył Polaków o różnych poglądach i cieszy to, że z roku na rok również ta jego idea łączy chociażby podczas tych uroczystości, że gromadzimy się tutaj z różnych części Polski, z Białegostoku, tak, z Łomży, z Warszawy przedstawiciele i jest to powód do świętowania, tak, wielki Polak, mąż stanu, architekt,
Polski. W rocznicę śmierci hołd twórcy ideowych fundamentów wolnej Polski tradycyjnie przekazują w Drozdowie reprezentanci m.in. samorządu województwa, powiatu łomżyńskiego, gminy Piątnica, Instytutu Pamięci Narodowej czy organizacji patriotycznych. Tegorocznym uroczystością patronował m.in. marszałek województwa podlaskiego. Ziemia łomżyńska czciła i czci jego pamięć i to, co on zrobił dla narodu polskiego, ale przede wszystkim dla ziemi łomżyńskiej, bo był bardzo szanowany w tej ziemi, uczestniczył tu w życiu politycznym, ale też i odpoczywał i tworzył tu różne myśli swoje i miał przyjaciół w postaci rodu lutosławskich i bardzo chętnie tu przyjeżdżał, ale też i na koniec oddał życie i zmarł. I tu chcemy jego pamięć czcić i cenić to, co zrobił, bo to, że jesteśmy narodem wolnym, między innymi zawdzięczamy jemu i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Co roku zbieramy się tutaj i nad jego, w miejscu jego śmierci i chcemy to docenić i chcemy oddać cześć wielkiemu Polakowi. Jestem Polakiem i mam polskie obowiązki. To jest właśnie słowa Dmowskiego Romana, który uaktywnił te powiedzenie i szalenie popularne jest wśród działaczy politycznych, ale też i ludzi, którzy chcą być patriotami. Na ścianie dworu lutosławskich w Drozdowie znajduje się tablica upamiętniająca postać Romana Dmowskiego. Kulminacyjnym punktem dorocznych uroczystości 2 stycznia jest zawsze składanie kwiatów i zapalenie zniczy w tym specjalnym miejscu.